68. Konkurs piosenki Eurowizji za nami. Mija w sumie dokładnie miesiąc od tych wielkich emocji. Emocji, w centrum których byłaś ty, Luno, nasza prezentantka Polski. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo nam miło, że przyjęłaś nasze zaproszenie. W takim w sumie szczególnym czasie, kiedy te emocje no właśnie. Powoli opadają, czy już opadły zupełnie? No, zupełnie to chyba nigdy nie opadną. Okay. To była taka przygoda na pewno na całe życie, którą zapamiętam z pewnością. Więc e, tak e, na chwilę teraz myślę, że te emocje rzeczywiście troszeczkę opadają i troszeczkę e, ponownie odnajduję się tutaj w tej rzeczywistości po eurowizyjnej, mm -hmm. bo rzeczywiście przez te prawie trzy tygodnie, no, żyłam trochę jak w takiej niesamowitej, niesamowitej bańce. trochę. To, była, to był zupełnie inny świat, taki eurowizyjny, że teraz. Wracam trochę do rzeczywistości. To prawda. My też żyliśmy razem z tobą, może nie w tej bańce, ale tymi samymi emocjami, i bardzo nam miło, że przyjęłaś to zaproszenie, bo chciałbym, żebyśmy mogli po tej rozmowie, wiesz, powiedzieć nad nami taką chorągiewkę, na której powiewa napisała prawda Eurowizji. Wiele już pytań zostało zadanych, może jeszcze kilka nie, ale ja jako fan też tego konkursu e, jestem ciekawy po prostu kilku kwestii. Zawsze jak jest ten etap preselekcji, to ludzie zastanawiają się, kogo wybrać i tak dalej. Dużo jest takich głosów, że najlepiej to wysłać osobę najbardziej znaną w danym kraju. A ja wtedy mówię: Hej, przecież to jest według nawet nazwy, konkurs piosenki. Mhm. Zgadzasz się z tym, że to jednak chodzi w tym konkursie o to, żeby wysłać piosenkę, a nie artystę? I tak, i nie. Mhm. E, bo. I oczywiście jest to konkurs piosenki i koniec końców wygrywa piosenka, tylko dla mnie wydaje mi się, to, co jest najpiękniejsze w Eurowizji, co wygrywa, to jednak mimo wszystko artyści i gdzieś przesłanie ich energia. Bo to, co też ja miałam okazję poczuć, no to taką wspólnotę bardzo z różnymi artystami, I jak każdy miał po prostu zupełnie inną, ciekawą energię, wizję artystyczną, inny zupełnie przekaz, swoją osobowość. I też Eurowizję tworzą artyści i tworzą ich osobowości. Więc nie wystarczy napisać idealnej piosenki, która zajmie pierwsze miejsce, bo może ona wygra, ale co się dalej potoczy? Ważne, wydaje mi się, że Eurowizja to są ludzie, to jest energia też, dlatego moim zdaniem chyba jednak wysłać lepiej artystę niż piosenkę. Aż tak, no bo no to ostatnio no jest taki full package, nie? że musimy no tak, mieć wszystko. No tak, chyba, że chce się tylko wygrać, ale ja nie wiem, kiedy Polska wygra tę Eurowizję, czy Polska w ogóle mogłaby ją zorganizować? My się zastanawiamy, czy ta Polska ja... mogłaby zorganizować Eurowizję, to też jest bardzo ciekawe pytanie, bo wiele krajów nie chce w sumie wygrać tego konkursu. No Polska... Polska też trochę nie chce. Pamiętam, jak zostałam wybrana na reprezentantkę, to, to, to wtedy słyszałam, tylko nie wygraj, bo Polska nigdy tego nie zorganizuje. To są ogromne pieniądze, które trzeba włożyć. Potem oczywiście można sobie je wyjąć, kiedy mamy tutaj wpływy za turystykę itd., itd., ale faktycznie jest to temat, którym będziemy się martwić, jak kiedyś wygramy. Dla mnie jest najważniejsze, że niezależnie od zajętego miejsca, każdy artysta tak naprawdę wygrywa coś w Eurowizji. Co, Twoim zdaniem, ty wygrałaś? Ja na pewno wygrałam w pewien sposób serca ludzi, mm -hmm. tak, tak sobie myślę. Zdobyłam bardzo, bardzo fa dużo fanów, wspaniałych ludzi, którzy odkryli mnie, moją muzykę, teraz mnie wspierają. I to chyba było najpiękniejsze, najcenniejsze. Wygrałam też taką możliwość po prostu pokazania siebie, pokazania mojej historii, przedstawienia moich emocji też. I na pewno też kolejną taką rzeczą, którą, yy, którą też tak zabieram ze sobą z tej Eurowizji, no to są te wszystkie przyjaźnie, no, które nawiązałam tam, te relacje, e, artyści, ale też nie tylko artyści, wspaniali ludzie, których tam poznałam, których było mnóstwo i no, takie naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące dusze. Mhm. Żeby te wspaniałe wspomnienia, te przyjaźnie zabrać ze sobą potem do domu, no to najpierw trzeba na tę Eurowizję wybranym zostać. Ty zostałaś wybrana z piosenką The Tower i dlatego zacząłem naszą rozmowę od tego, ja uważam, że jednak ta piosenka jest bardzo ważna, no bo to właśnie ją słyszymy przez te trzy minuty. Dlaczego właśnie The Tower, które faktycznie jest odbiega trochę stylistycznie od tego, co śpiewałaś wcześniej? Ludzie zastanawiali się na przykład kurczę, a jakby Luna pojechała na przykład z piosenką z gaś, to czuję, że to byłoby takie jeszcze bardziej jej. To była moja decyzja, żeby taką piosenkę akurat wybrać na Eurowizję. To też czy oczywiście to konsultowałam i z wytwórnią i ze wszystkimi, ale też zgłoszenie tej piosenki, ale ja też w ogóle zaczynam teraz trochę nowy etap w swojej karierze muzycznej. Mówiłaś też to chyba, kiedy prezentowałaś nam dziennikarzom i gościom e, właśnie The tak. Tower po raz pierwszy, że to jest Twoja nowa era. Tak, to jest moja nowa, popowa era. Po prostu otwieram się na wszystkich ludzi, nie boję się radia, nie boję się absolutnie popu. I świadomie też. Podjęłam taką decyzję, żeby taki utwór zgłosić na Eurowizję, bo Eurowizja też się rządzi innymi prawami, też jest bardzo nieprzewidywalna i nie wiadomo, jaki utwór tak naprawdę mm. bardziej się spodoba, bo to może być utwór bardziej popowy, bardziej radiowy, może być Jasne. mniej. Nigdy nigdy tego nie wiemy tak naprawdę. To może być coś super, bardzo oryginalnego, w ogóle mm -hmm. alternatywnego i nagle zajmie pierwsze miejsce i się spodoba. No, nigdy tego nie wiemy tak naprawdę. Yy, wydaje mi się, że liczy się też gdzieś przekaz. Yy, ja w mojej piosence chciałam po prostu. Zawrzeć taki przekaz o wolności, też o swojej wewnętrznej sile, o takiej odwadze do, do bycia po prostu sobą. Uniwersalne, a ładne. I do zrozumienia tak, też w trzy minuty. Tak. Coś, co właśnie każdy gdzieś będzie mógł poczuć w sobie, no też odnieść to jakoś do swojego życia. Więc to było, to było dla mnie ważne. A czy The Tower jest trudne do zaśpiewania? The Tower jest dosyć trudne do zaśpiewania. Ja sama napisałam tą piosenkę, później, później sobie myślałam, że okej, okay, bo. Ja już jest... z tyloma artystkami rozmawiałam i one mówią: No, napisałam, napisałam, ale najpierw mam takie doły w zwrotkach, potem takie góry w refrenach. Tak, no trochę. Chyba trochę The Tower tak, jest podobną kompozycją. Trochę jest tak y, z, z tą piosenką, więc na pewno. Piosenka, w ogóle piosenka eurowizna jest trudna do zaśpiewania, bo zupełnie z, in, z innymi z innym wiąże się też z innym rodzajem energii i presji. W momencie, okay. kiedy się wychodzi na scenę, bo ja mam takie porównanie, jak na przykład grałam na prepartis tak. takich przed eurowiznych koncertach. I wielokrotnie. Ja trzeba oddać, że byłaś bardzo aktywna i za to też pokochaliście fani Eurowizji, bo to nie jest obowiązkowa część tej przygody. Za to dziękujemy. I jedziemy dalej. Ja dziękuję <laughs> też za tę zabawę. E, I na tych pre-parties śpiewałam zazwyczaj dwie piosenki lub trzy piosenki. Mm. Na przykład śpiewałam piosenkę blind bardzo często. To I piosenkę The Tower. I widziałam, jak zupełnie z inną energią, ja śpiewałam tę piosenkę Blind, a z inną okay. energią The Tower. Bo gdzieś z tyłu głowy cały czas miałam, że to jest piosenka konkursowa. Że teraz ja muszę pokazać, że ja zaśpiewam no super właśnie. góry, zaśpiewam doły. A w momencie, kiedy to była już inna piosenka moja, gdzieś tam, nie, nie miałam z tyłu głowy, że muszę coś pokazywać, muszę coś udowadniać, to w ogóle z zupełnie inną energią śpiewałam ten, ten utwór. Mhm. Właśnie wiele osób zastanawiało się, jaki będzie ten. Ta końcowa wersja The Tower, którą zaprezentujesz nam w Malmę, ty zdecydowałaś się, jak rozumiem, na faktycznie taką wersję konkursową. Mówię o tym ozdobniku. Tam wiesz, wjeżdża w tym filmiku na YouTubie 2.29 w czasie i wjeżdża Twój ozdobnik, Twoje wokaliza. Czyli coś, czym w jakiś sposób można się popisać przed publicznością, można pokazać. Ja zrobię coś jeszcze, jeszcze takiego fajniejszego niż miałam to w wersji audio. Długo tak. zastanawiałaś się, czy robić ten moment, który jednak może zaważyć o odbiorze całego występu. A, znaczy od początku chciałam, y, chciałam po prostu Docisnąć. to zaśpiewać, Tak, tak, to zaśpiewać. Nawet tam y, pamiętam, jak na pre w, w Londynie, i ja po prostu tam ledwo mówiłam, to już była taka. była, byłaś chora. Tak, miałam takie bardzo silne zapalenie krtani, więc to już była naprawdę taka rozwinięta faza mojej choroby, więc ledwo co mówiłam, a mówię. Nie, no ześpiewam tę wokalizę też, oczywiście potem tego żałowałam, no ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dokładnie, to są też pewne lekcje, które trzeba odrobić, a poza tym tak naprawdę ci, którzy kibicowali Cię od początku do końca, znali temat i wiedzieli, z czego to wynika, że faktycznie byłaś chora. A kto nie chciał się dowiedzieć, no to już też o nim świadczy. Mamy już tak naprawdę ze sobą y, przegadaną piosenkę i, i tę stronę wokalną, no ale Eurowizja, tak? Czyli zawsze ta wizja też jest ważna. Powiedz mi, jakie były pomysły na tę prezentację? Na czym skończyliśmy? Wiemy. Ale być może w twojej i w głowie twojego teamu było tych zamysłów więcej. Więc y, od początku y, ja chciałam bardzo dużo y, takiej teatralności y, przedstawić na tej scenie. Chciałam y, po prostu rzeczywiście wykreować trochę inny świat, inną rzeczywistość, żeby móc zabrać widzów trochę y, no, w taką podróż właśnie do innego świata. Chciałabym też, żeby dużo się tam działo, żeby rzeczywiście pokazać też przemianę i taką jakąś bogatą symbolikę, stąd wydaje mi się, że akurat to udało nam się zrealizować tam na tej scenie pokazać tą historię trochę takiego wychodzenia z własnych, z własnego cienia, trochę wychodzenia z własnych słabości, walki z nimi, pokonywania tych trudów i później już wspinania się na te wieże i dążenia do, do jakiejś swojej wolności, po prostu do Swojego wewnętrznego też y, szczęścia i, i radości. Mhm. Natomiast no, pomysłów było sporo, bo tak się zastanawialiśmy, na ile też przełożyć ten motyw szachowy, który pojawiał się w teledysku. Ja też na początku bardzo chciałam mieć płonącą suknię no właśnie, tam, o tym pomyśle. tam na tej scenie, ale jeszcze jakby tam doszła płonąca suknia, no to już by było za dużo. i tak dwa razy zmienialiśmy, zmienialiśmy ten strój na scenie, wydaje mi się, że już ale było Ale uszczuplaliście w jakiś sposób koncepcję, żeby aż tak dużo się nie działo? Yy, chyba nie, okay. nie. Zapytałem o to dlatego, że faktycznie pamiętam taką wersję z programu Jaka to Melodia. Yy, I też wiele osób zastanawiało się, czy to nie był jeden z Waszych pomysłów. Na stresen eurowizyjną, bo to też miało wielu swoich zwolenników, serio. Tak właśnie to było bardzo zaskakujące, ponieważ y, ja tak zrobiliśmy ten program, tutaj jaka to melodia y, w takim bardzo ekspresowym tempie, tuż przed wyjazdem właśnie do, już do Malmy. I ja szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam w pełni, jak będzie to wyglądało, bo tam mówimy, że tak będzie ten motyw szachowy, bo jak powiedziałam, zróbcie, tak. zróbmy tancerz, zróbmy, zróbmy szachy. Natomiast to już, to już nie, była, nie była moja wizja. Rzeczywiście bardzo fajnie to zagrało, bo to w ogóle tam na Naprawdę było mało prób tak naprawdę do tego, a fajnie to też wyglądało. To prawda. Ale wiele prób za to jest przed prawdziwym występem na Eurowizji. Czy Ty i Twój Team byliście zadowoleni ze współpracy ze szwedami? Bardzo byliśmy zadowoleni z tej współpracy, bo rzeczywiście wszystko było tak bardzo poukładane według harmonogramu, także to, to, to absolutnie było na plus. Wszystko było no, bardzo dobrze po prostu zgrane w czasie, tam nie było żadnych pomyłek. E, co prawda mieliśmy bardzo dużo uwag, zwłaszcza tam do, no do, pracy, do pracy kamery. Kamer? Do pracy. Państwo jak może nie wiedzą, faktycznie na Eurowizji jak jest występ, to tam po prostu jest taki pasek i posiadkowana, która teraz kamera w której sekundzie wchodzi. E, tak, no mieliśmy chyba 156 uwag do tej pracy kamer, ale e, dziewczyna z Ukrainy miały chyba 380, więc... Byli lepsi. Byli ale lepsi. Nie, bardzo ważne są te, te uwagi dotyczące pracy kamer. I faktycznie, jeżeli widziałem na przykład jakieś y, słowa tych, którzy mieli pewne uwagi do Twojego występu, to przepięknie powiedziałaś o tym, co chciałaś zaprezentować jaką historię, ale mówiono o tym w komentarzach, że oni przez tak szybką i według nich chaotyczną pracę kamer nie bardzo wiedzieli właśnie, o co chodzi w całym tym pomyśle. Wy na ostatnią też pamiętam chyba w miarę chwilę, bo już po próbie generalnej też zgłaszaliście jeszcze pewne tak, uwagi. Tak, zgłaszaliśmy jeszcze jeszcze Pewne uwagi, więc y, wiadomo, nigdy nie jest idealnie. Zawsze, zawsze pewne rzeczy można by było jeszcze tam jeszcze poprawić, ale no to, już, to już było na żywo, to już pewnych rzeczy nie można było y, zmienić. Ale rzeczywiście z tą soprasą z tą kamer to tam było sporo pracy przy tym. Mhm. Czy ogólnie, gdy się patrzysz na swój występ, ja też to zrobiłem wczoraj, żeby wiedzieć, czy towarzyszą mi te to to same ja to emocje, czy miesiąc temu? To jesteś dzisiaj ogólnie zadowolona? Jakie są Twoje pierwsze myśli, kiedy sobie myślisz o tym materiale, wideo na YouTube? Ja jestem bardzo zadowolona z tego występu. Yy, uważam, że yy, pokazałam siebie z takiej strony, z jakiej chciałam. Przedstawiłam pewną historię, pokazałam też mój styl artystyczny, mój styl muzyczny, i uważam, że ten występ był inny w mhm. kontekście. E, innych tegorocznych też również występów, e, zwłaszcza tych w tym półfinale. I myślę, że się wyróżnił. E, także ja jak najbardziej jestem z niego zadowolona, wpisuję go jak najbardziej do mojego portfolio i, i będę zawsze z taką nostalgią e, go sobie oglądać. Mm -hmm. Polska też chyba nie miała jeszcze takiego występu, żeby faktycznie tyle się działo, żebyśmy mogli wprowadzić na scenę tak wiele elementów, świateł, pirotechniki. Ale na Eurowizji wszystko kosztuje i to nie jest tak, że jak sobie postanowimy, a wjeżdżamy z wieżą, to po prostu oni mówią, dwa tylko to są ogromne kwoty za każde wzniesione element, krzesło i, i tak dalej i tak dalej. Ile kosztował występ Polski na Eurowizji 2024? No te, takich informacji Ci nie udzielę, ponieważ e, to mogłaby ci co najwyżej powiedzieć, telewizja tudzież wytwórnia, bo takimi mhm. kwestiami się e, zajmuje. E, natomiast e, no, to, co mogę Ci powiedzieć, to rzeczywiście e, tam e, każda rzecz na tej Eurowizji kosztuje każdy drobny element. Też jest tak, że na przykład e, nie można zrobić czegoś, e, na przykład. Z Stworzyć tej wieży, która była na scenie. To nie możemy jej zbudować w Polsce i przewieźć na przykład do Szwecji. Okay. Tylko to musi być tam, gdzie, jest, gdzie się odbywa Eurowizja, więc to też była dla nas taka nowość, więc tam zostaje to wszystko przygotowane. I co niestety po prostu złamało moje serce absolutnie, to jest to, że po tych występach nie można tej scenografii odzyskać. To po prostu ja. idzie do zniszczenia niestety i to jest strasznie smutne. Znaczy to jest nienegocjowalne? Jest to nienegocjowalne, naprawdę. Rozmawialiśmy też z Bambi o tym i właśnie niestety, ale te wszystkie elementy scenografii są po, jakby są ich własnością, one nie są naszą własnością, tylko już zostają po ich stronie. I no to jest smutne niestety, bo to można by wykorzystać na kolejne lata, jakoś przekształcić też, ale to jest też jakiś taki element po prostu wspomnień historii, więc to jest akurat smutne bardzo. Mhm. Jeżeli jesteś reprezentantką Polski na Eurowizji, to tak naprawdę tu są, moim zdaniem, interesy trzech podmiotów. Ciebie, jako artystki, wytwórni i telewizji polskiej, bo każdy pewnie ma jakiś swój pomysł na ten występ, każdy chciałby coś innego uzyskać, każdy walczy o jakieś swoje profity. Jak duże wsparcie dostałaś od swojej wytwórni, a jak duże wsparcie dostałaś od telewizji polskiej? Um. Bardzo dobrze mi się pracowało z telewizją polską. Może się tego nie, nie spodziewasz, że coś takiego powiem, ale naprawdę ta współpraca bardzo dobrze przebiegała. Z wytwórnią też jak najbardziej, tylko że no to też jest moja wytwórnia, więc trochę inaczej mhm. do tego e, podchodzę, bo się znamy już też, pracujemy jakiś czas razem. Natomiast z telewizją e, to była dla mnie taka pierwsza styczność, jeśli chodzi o taką większą współpracę po prostu. E, I muszę przyznać, że naprawdę. Wspaniali ludzie ze mną pracowali, wspaniały team też ze mną tam pojechał na miejsce. I no, to, co było takie dla mnie najwspanialsze, za co jestem absolutnie wdzięczna, to to, że jednak bardzo duże takie pole, że tak powiem, do popisu mi pozostawili jako okay, telewiza, to że ja miałam dużo takiej swojej przestrzeni, swojej wolności, jeśli chodzi o to, jak to ma wyglądać, e, jak, jak chcę po prostu, żeby ten występ wyglądał, jak chcę, żeby mm -hmm. wyglądał staging, e, no, czy nawet też, jeśli chodzi o, po prostu o, o komunikację gdzieś w mediach, o, o mój przekaz, o moje gdzieś wartości, to tutaj miałam bardzo dużą wolność i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna, bo to, co było dla mnie najpiękniejsze, no, to to, że ja w. Podczas tej Eurowizji mogłam pozostać sobą. Że naprawdę byłam tam sobą, pojechałam tam jako luna, e, jako ja z moimi takimi gdzieś tam najszczerszymi też e, po prostu e, przesłankami, z moimi emocjami i nie musiałam po prostu wchodzić w czyjąś. Inną rolę na potrzeby właśnie na przykład telewizji czy wytwórni. Mhm. Cudownie słyszeć, yy, że ty powiedziałeś, że może mnie to zaskoczy, że miałaś dobry kontakt z telewizją polską. Cudownie no słyszeć, tak narzekali zawsze. Tak, na ale telewizji. cudownie właśnie, że możesz to powiedzieć, yy, szczerze i twarcie też w telewizji nowe osoby zajmują się tym projektem, więc w takim razie szczerze kibicujemy, a twoi poprzednicy faktycznie nie zawsze mieli dobre wspomnienia. Pamiętam, że Marcin Mroziński, yy, nasz reprezentant sprzed kilkunastu lat, poza tym, że mówił, że telewizja nie tylko nie pomagała, ale też często przeszkadzała. Mówił też o tym, że on jako artysta, jako jeden z tych trzech podmiotów, które tam w sumie jedzie, musiał nawet zaciągnąć kredyt, by wystąpić na Eurowizji, by opłacić wszystkie rzeczy związane z promocją czy występem. Czy ty dołożyłaś do tego występu z własnej kieszeni? Dołożyłam do tego występu, ponieważ wszyscy gdzieś tak po części rozłożyliśmy te koszty: Wytwórnia, Telewizja i też ja, ponieważ no niektóre gdzieś tam elementy chciałam, chciałam dodać, więc, więc no po prostu stwierdziłam, że jest to wydarzenie warte tego, żeby te pieniądze gdzieś tam dołożyć. To jest chyba też normalne w artystycznym świecie, bo twoje koleżanki i koledzy nie ukrywają, że dokładają czy do pięknych występów festiwalowych, albo potrafią na tym nie zarobić, albo do teledysków. Wiedziałaś o tej zasadzie, wchodząc do show biznesu, że to może być tak, że nie zawsze się na tym jeszcze zarobi, tylko czasem trzeba dołożyć? No, jak najbardziej wiedziałam. Nawet pamiętam, jak z Justyną Styczkowską nagrywałam duet i jak ona mi opowiadała o tym, że do swoich teraz koncertowych też bardzo często ona dokłada, Dobre. żeby po prostu była taka przepiękna oprawa, żeby była cała orkiestra, na przykład, że trzeba czasami po prostu jednak dołożyć. Między, żeby był ten efekt mimo wszystko artystyczny, potem oczywiście można sobie to w inny sposób te, te pieniądze dorobić. Natomiast no, ta, ta wizja artystyczna też dla nas artystów jest gdzieś najważniejsza i wiadomo nie zawsze są takie możliwości, ale jeżeli mamy takie możliwości, no to chcemy, żeby to było na jak najwyższym poziomie, żeby to jak najbardziej po prostu spełniło gdzieś też no, nasze takie potrzeby i nasze wyobrażenia. Pamiętam, że Justyna nawet nie ukrywała tego, że całą garzę za program Gwiazdę Tańczą na Lodzie, który nie był jej bajką, właśnie przeznaczyła na nagranie swojej płyty i wchodząc w ten mhm. projekt e, wiedziała, że właśnie na to przez to znaczy te pieniądze. Yy, wyniki, przejdźmy do wyników, bo to też był taki moment słodko-gorzki. Tak naprawdę pamiętam, że jeszcze te ostatnie próby przed Eurowizją to było tak, że wszyscy mówili, że Polska będzie w tej dziesiątce. Po tych próbach generalnych już mówiło się różnie, ale pamiętam, że nasze kciuki były równie mocno zaciśnięte. Twoje też, bo to są cudowne filmiki na TikToku, gdzie ludzie zrobili takie edity, gdzie widać w tobie całą tą prawdę, całą tą nadzieję w oczach, zaciśnięte właśnie łapki. A potem faktycznie się okazało, że tym dziesiątym krajem wyczytanym nie byliśmy. Jakie były twoje emocje? Jaka była dla ciebie ta noc? Bardzo był dla mnie to trudny czas, jak i dla całego naszego timu, bo naprawdę trudno było nam w to uwierzyć. Yy, no. Bo to wiadomo, w Eurowizji nigdy nie można być niczego pewnym, tak? Ale po prostu jakoś spodziewaliśmy się, że jednak w tym finale no to się znajdziemy. Mieliśmy też taki bardzo pozytywny feedback po tych e, próbach już tam na miejscu, też po próbie generalnej. E, jakieś takie były bardzo pozytywne emocje, bardzo e, pozytywny odbiór. Tak. I no już naprawdę e, tak myśleliśmy, że, że no, to raczej w tym finale to będziemy, więc dlatego jakby. No, nie da się chyba przygotować na taki moment, więc ja, jakby w ogóle nie byłam przygotowana na coś takiego. Więc, re taką reakcją naturalną moją, to był po prostu jednak mimo wszystko płaczmy, wszyscy tam, całym teamem, po prostu płakaliśmy, mhm. e, wróciliśmy tam do hotelu, potem, oczywiście, za chwilę się podnieśliśmy. Wstawiałaś chyba też, pamiętam, jedno zdjęcie, bądź element filmu faktycznie, gdzie pokazywałaś te swoje emocje hotelowe po eurowizyjne. Dużo cię to kosztowało? No, dużo mnie to kosztowało, bo ja włożyłam po prostu całe serce w ten, w ten występ i bardziej poczułam, bo to nie była dla mnie jakaś taka przegrana, tylko ja już wiedziałam jakby z jakim odbiorem gdzieś to, że ja nie przeszłam do tego finału, spotka się, w, jak, jaki odbiór pojawi się w Polsce, to tak. mimo wszystko. Ja już wiedziałam, że po prostu to będzie jako porażka. Bo my też bardzo tak patrzymy w ten sposób, wygrana, przegrana, i wiem, jakie bardzo duże tutaj w Polsce mamy nadzieje na to, żeby wygrać w końcu tę Eurowizję, żeby odnieść jak, najwyższy, jak największy po prostu sukces, jak najwyższe miejsce zająć, jak, jak to jest dla nas gdzieś ważne. Dlatego no już czułam dziś podskórnie, co się, co się będzie czaiło, a też odnosząc no, się do już. Wcześniejszego hejtu, który też gdzieś się pojawił w kierunku mojej, mojej osoby, i też na presję, która też się pojawiała. Mm -hmm. No to rzeczywiście poczułam, jakby taki ciężar trochę na mnie jeszcze spadł wtedy. Bo I jeszcze do tej był Polski taki... trzeba wrócić. Trudny moment. Tak, do tej Polski trzeba, e, trzeba wrócić. Ja co prawda zostałam jeszcze tam do finału, bo też wszyscy inni uczestnicy, którzy nawet nie przeszli do, do finału, to też tam pozostali. i Po prostu wspieraliśmy e, resztę finalistów, także to było mhm. akurat wspaniałe też jeszcze być tam co czas tej energii, bo na przykład ja w ogóle nie odczułam tego, że ja się nie dostałam do finału, no to ja już nie jestem w tym świecie eurowizyjnym, tylko tak, tam w ogóle. Wręcz, wręcz, wręcz w drugą stronę, jakby był jeszcze zupełnie lepszy kontakt ze wszystkimi innymi uczestnikami po tym półfinale, mimo że formalnie już mnie nie było w tej Eurowizji, no to cały czas jakby tam duchem byłam i wszyscy byliśmy w tym razem, także to było, to było wspaniałe. Ale też mogę Ci powiedzieć taką ciekawą historię, taką sytuację, o której jeszcze nie mówiłam chyba. Właśnie jak był ten półfinał, to dzień wcześniej mieliśmy próbę generalną mhm. i podczas próby takiej generalnej już z publiką, no to jest takie odtworzenie, taka trochę symulacja tego, co nastąpi następnego dnia, więc normalnie my już tak. siedzimy jako artyści. W tym green roomie z flagami, i normalnie dostajemy punkty, i są wyczytywane kraje, które się dostają, i tam jest cały scenariusz. Tak, choć są one, te punkty, oczywiście, losowane przez system. Tak, to jest, to jest losowe, to jest, to jest przez system, los, tak, losowane. Nie mają więc, one znaczenia ani odzwierciedlenia tak. w rzeczywistości. Więc nie ma to znaczenia, absolutnie, ale, no, ale jest taka sytuacja. To dla mnie na początku było trochę dziwne, bo tak się zastanawiałam, czy to już jest to, czy to jutro, tak nie wiedziałam, jak się trochę odnaleźć w tym, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie ale no właśnie jest taki cały już napisany wtedy scenariusz, który jest odtworzony i jest po prostu próbą tego, co nastąpi kolejnego dnia już na tym na żywo półfinale. I pamiętam, że wtedy właśnie w scenariuszu był taki fragment, gdzie Petra coś mówiła właśnie o moim występie i o tym, że nikt się na wieże tak nie wspinał wysoko, luna i wspominała o mojej piosence. No i wtedy to było takie miłe, ja tak mówię do szefowej delegacji, ale super, że o, nas coś, że o nas coś jest, że o mnie właśnie tak. coś się pojawia, bo tam tylko chyba o dwóch y, artystach, czy trzech może... Zwykle tak, tak zwykle coś, dosłownie coś dwóch, się trzech. No i więc to było bardzo, bardzo miłe, ale następnego dnia był, y, no, był już ten półfinał mhm. i y, wszyscy, y, jakby wszystko było odtworzone identycznie, no bo to był ten, ten scenariusz, no i właśnie tego, y, tego no właśnie, nie było. Ja tego nie pamiętam. Nie było tego zdania. Ja tak szturcham Martę, mówię, Marto, czemu nie ma, czemu tego nie ma, co się dzieje, co się dzieje? I wtedy taka moja panika... Nie przejdziemy do finału. Pomyślałaś, że to jest jakiś znak? Pomyślałam, Bo to pewnie że to wynikało z tego, może jakiegoś braku czasu w scenariuszu, znaczy, może pewnie, jak coś tam zapewne się tak, Zapewne tak, ale wtedy właśnie ja tak wierzę w takie pewnego rodzaju Jeszcze. jakieś znaki i wtedy poczułam, że jakby to już nie istnieje, my, nie ma nas tutaj, i to był taki dla mnie mhm. wtedy moment y, stresujący, zawahania. zawahania. No, ale dalej się dobrze bawiliśmy w tym Green Roomie, tak. Bo o to też chodzi. O też te właśnie znajomości, przyjaźnie, które w Twoim przypadku zresztą przetrwały do dzisiaj. A gdzie oglądałaś finał? Finał oglądałam w naszym hotelu, które było też całym centrum tam imprezowym, e, ponieważ później tam była całe afterparty, tam było całe e, centrum też i oglądaliśmy z innymi też uczestnikami, którzy się nie dostali do finału, na przykład z Heron mm -hmm. e, z, z Islandii, Island. tak. i No i oczywiście z całym teamem naszym e, siedzieliśmy w pierwszym rzędzie i kibicowaliśmy. A czy to prawda, że dostałaś zaproszenie od Bambi, żeby w finale oglądać całą imprezę z Green Roomu, z delegacji właśnie Irlandii? A to skąd to wiesz? Ja jestem dziennikarzem, więc <grym> śledczym właściwie. E, tak. Dlaczego tak, e, tak się nie stało? To prawda. Dostałam to zaproszenie i wtedy po prostu y, było to dla mnie absolutnie przemiłe i bardzo, bardzo się ucieszyłam i bardzo y, chciałam tam mieć. No ale później pomyślałam, że jednak y, fair będzie wsparcie dla. W Wszystkich uczestników, i dlatego zdecydowałam się jednak no, nie, nie pojawić się tam w Green Roomie, mhm. tylko, tylko na tej kanapie Irlandii, bo też chciałam pokazać takie moje wsparcie dla całej tej rodziny takiej Eurowizji, dla wszystkich uczestników, za wszystkich, których tak naprawdę e, trzymam kciuki. Mhm. A z Bambi udało się spotkać później. Tak, oczywiście. Pięknie powiedziałaś o tej współpracy z telewizją polską. Wróciliśmy, że tak powiem, z tej Eurowizji, masz kolejne plany. Czy wy macie jakieś takie wspólne, właśnie założenia, żeby tę współpracę kontynuować też na innych polach? Z telewizją polską. Tak. Pytam też o to, dlatego że te plany mogą być po prostu dalekosiężne. A na przykład nie widzieliśmy Cię w tym roku w Opolu, to z czasem akurat w przypadku reprezentantów Polski takie zaproszenie było. Jak najbardziej myślę, że ta współpraca będzie dalej trwała. Mam taką nadzieję przynajmniej mamy kilka planów takich też koncertowych. Akurat w Opolu mnie nie było, ale to też było tak naprawdę chwilę po Eurowizji. Natomiast tak. natomiast dalej będziemy współpracować. Mhm. A co jeszcze u Ciebie, bo widziałem, że jak umawialiśmy się na wywiad, to też trudno było znaleźć jeden wspólny termin, bo podróżujesz, nagrywasz. Czy my już wkrótce usłyszymy te nowe rzeczy? Już za moment tak naprawdę. Ja rzeczywiście od razu taki wpadłam w kolejny wir podróży po, po tym Malmö, tuż po Eurowizji, bo muszę przyznać, że. Tam było tak dużo emocji, że ja y, powiedziałam, nie, ja y, do, do mojego teamu, do, do, do moich menedżerów, że ja muszę teraz jechać do studia, ja muszę teraz nagrywać, ja muszę się zamknąć i pisać piosenki, bo po prostu muszę jakoś też y, po prostu przetworzyć to wszystko, co się tam działo i to co, to, co wewnątrz mnie, te wszystkie emocje na coś przekuć, bo trudno jest tak wrócić do, do takiego, no, zwyczajnego życia też, no, jakby tworzenie też jest po prostu elementem takim nieodłącznym mojego życia, a po tej Eurowizji rzeczywiście miałam tak bardzo dużo przemyśleń, to dla mnie była też tak ogromna lekcja w ogóle życiowa, że stwierdziłam, że chcę się też tym podzielić z ludźmi i chcę też jakby na tej fali, na takiej świeżości, kiedy dopiero stamtąd wróciłam, chcę o tym jak najszybciej napisać, żeby te emocje były jeszcze takie żywe, świeże, więc... Więc myślę, że kolejne utwory będą wszystkie gdzieś nawiązywały do tego, co przeżyłam, do tego, jak się czułam, ale myślę, że też to będą gdzieś takie uniwersalne opowieści, w których każdy z nas będzie mógł znaleźć siebie, bo też wydaje mi się, że tak naprawdę my przeżywamy wszyscy bardzo podobne rzeczy, tylko ubrane w inne historie, w inne Jasne. okoliczności, ale przeżywamy to samo. Podobne emocje po prostu odczuwamy. Mhm. A czy myślisz, że zostaniemy dalej w, w stylu takiego tanecznego popu? Jak najbardziej, jak najbardziej. Kolejny singiel, myślę, że będzie jeszcze bardziej taneczny od, od The Tower. Ukaże się na pewno teraz latem, niebawem i mam nadzieję, że, że będzie towarzyszył słuchaczom tego lata i nie tylko tego. My też mamy taką nadzieję, że usłyszymy Cię w radiu, bo to też jest taki super nośnik tego, że czasem nawet nie wiemy, że to polski artysta śpiewa, sprawdzamy dopiero w Google i mówimy wow, to Luna. I to jest też bardzo pewnie sympatyczne dla Was. Czy wyobrażasz sobie, albo miałabyś nadzieję na to, że mogłabyś na przykład kiedyś stworzyć coś z którymiś z uczestników, których poznałaś na Eurowizji? Czy może o tym rozmawialiście? A może jeszcze za wcześnie przestrzeliłem? Jak najbardziej, bardzo z, z, z ogromną chęcią nawiązałabym takie współprace nawet już Pewne gdzieś kiełkują, także mm -hmm. na razie nie mogę jeszcze za dużo zdradzać. Ale bardziej ale... taka flaga z krzyżem, czy takie trzy kolorki, tam wiesz, zielony, biały, pomarańczowy. I to i to. I to, i to. No bo to są chyba najbliższe ci osoby po tym konkursie, dobrze myślę? E, rzeczywiście, tak. Naprawdę z, z NEMO bardzo się zaprzyjaźniliśmy i też z, z Bambi. Taki, taki złapaliśmy bardzo gdzieś wspólną, wspólną energię i tak bardzo czysto ludzko też się po prostu e, polubiliśmy. To, to nie jest tak, że tylko polski reprezentant zbiera po prostu jakieś negatywne opinie. Można zrobić e, występ mocno zapamiętywalny, ale jak ktoś się przyczepi, to nawet powie, że satanistyczny. Czytałaś te wszystkie artykuły? Tak, czytałam, bo pamiętam, że podeszłam e, do Bambi chyba jakoś tuż tam przed, e, czy to było po półfinale, mhm. czy tuż przed półfinale, już nie pamiętam. I mówię i, i właśnie, e, i mówię do Bambi, że e, wiesz co, wiesz co najwięcej dostaje hejtu w Polsce? I on, i, on mówi, i, e, i Bambi, Mam mówi, że ja. Nie, no my. <laughs> Dobrze. Jeszcze mamy do podsumowania coś, co zaskoczyło mnie dosłownie dwa dni temu na Instagramie. Bardzo fajna rzecz, że się na nią zdecydowałaś, czyli swój merch. Co chciałaś w nim przekazać, jakie, na jakie rzeczy stawiasz, bo też dla ciebie jednak outfit zawsze i ta zewnętrzność jest równie ważna. E, tak, przygotowałam. E, przede wszystkim pierwsza rzecz to są puzzle, no bo ja właśnie, wierzę, miałam dobrze, układać są. puzzle, więc chciałam, żeby to było spójne też z tym, co ja lubię robić, więc są puzle do układania. Jesteś na obrazku? E, tak. Ale taka, bo jest wieża, to jest taka grafika, którą stworzyliśmy. I ta, ta grafika to jest właśnie wieża, karta wieży. I tam jest na górze, jest na księżycu taka w czerwonym stroju luna, mała. Mhm. Super, więc wiemy o Twoich planach koncertowych, nagraniowych i, i marczowych, A żeby tak fajnie podsumować, to chciałbym Cię zapytać, mm, o czym lekcją była dla Ciebie ta Eurowizja? Na pewno była lekcją o byciu sobą, lekcją też o empatii i taką lekcją trochę z człowieczeństwa, bo ta Eurowizja była bardzo, bardzo specyficzna w tym roku. Ja oczywiście nie mam porównania, no bo to była moja pierwsza Eurowizja okay. tak naprawdę, ale z tego co też gdzieś słyszałam, czy to od dziennikarzy, czy to od innych, innych uczestników, e, ze względu na kwestie takie polityczno-społeczne ta Eurowizja była... Dosyć trudna, muszę przyznać, bo y, takie y, inne emocje tam panowały, Były, było dużo takich napięć, i, i ona nie była taką stricte zabawą i szaleństwem, i taką jedną wielką imprezą, no jak się To nie było United wydawać. by Music, jak mówiło hasło tegorocznej imprezy. No, trochę tak nie było, niestety. To znaczy to, co y, my, tak wszyscy artyści, z tego wyniesiemy to jednak to takie połączenie, że naprawdę w tym roku my bardzo się ze sobą zżyliśmy i bardzo się takiegoś po połączyliśmy po prostu, i staraliśmy się to Ducha, mimo wszystko, gdzieś też przekazać, tylko że to była taka inicjatywa płynąca tylko z nas, tylko od nas, od artystów. Natomiast niestety już od, od góry, nie. od góry to no, niestety to nie płynęło, więc chyba e, to było dla mnie trochę takie, e, może, może smutne, że myślałam, że trochę inaczej będzie to pod tym względem e, e, wyglądać. Natomiast na pewno się przekonałam o tym, że Eurowizja to są artyści, właśnie, że Eurowizja to nie jest właśnie, e, to nie jest ten konkurs e, i to nie jest. Taki show, program telewizyjny, rozrywka. To znaczy, dla wielu osób jest, ale to, 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 to czym dla mnie jest. Tylko dla mnie y, to są po prostu artyści, to, to jest energia e, wspólna, to jest jakiś taki przekaz i połączenie też y, z ludźmi. Mhm. Ja mam też nadzieję, że dla ciebie to będzie przede wszystkim początek pięknej drogi, bo dla mnie sporym zaskoczeniem y, było też to, że twoja pierwsza tak naprawdę ogromna scena, twój debiut to będzie taki wiesz, skromniutki na 170 milionów widzów. Ja bym <grym> czuł dużą presję w głowie, a jednak temu podołałaś i mam nadzieję, że. To to właśnie jest dopiero start. Dziękuję Ci za rozmowę. Jak najbardziej dziękuję bardzo.